O! O, 20 tysięcy osób teraz gra. Dobra, no dobra. Sprawdźmy to. Sprawdźmy, co to będzie. Podłączę razie padziocha od ładowania. Może być Fortnite? No nie, no fajnie będzie. DBD spoko. Fajnie się teraz gra, żeby działały serwery. You are nobody, coward. It's all your fault. Konami. O Jezu, czerwono. Exa Drive. O Jezu, idealnie wygląda jak w tym. A, samobójstwo, samookaleczanie, znęcanie się, traumy i zastraszenie. No uważajcie sobie. Siema, zakonspirowany. Trochę podjaśnię, żeby ładnie na tym wyglądało. Przyznał, a akurat horrora odpalamy. Jaka głośność? Chyba trochę w dół, co? Sterowanie kamerą, dobra. Napisy włączone. Potwierdź. To będzie piramidko. No piramidka pewnie zje to, co się tutaj będzie działo. Ale zobaczymy, może nie jest tak źle. Jeśli uważasz, że grozi samobójstwo lub samookaleczenie, zwróć się o poradę medyczną i lub profesjonalną. Okej. Okay. Silent Hill, o, stronkę już zrobili nawet. Ale nie, siemka Sione. Dobrze jest dźwięk? The strongest animals don't form groups. They act alone. And need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group. Dobrze. They're pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own. Without a group. If there were only someone who would understand. My cię zrozumiemy, mordeczko. O, first person to jest? Oj, trochę się boję. O, jakoś 30 FPS-ów jest gdzieś? Jak first person to może 30, ale first? Dziwnie działa. Mgła? Jezu, już nie pamiętam Silent Hilla, bym sobie... Ale w sumie, no dobrze, nie pamiętam Silent Hilla. Oho. Mgliście. Jest dawno nie grałem w horrory, trochę się boję w sumie. Chcę ci coś pokazać, możesz przyjść do willi? No chyba płynnie jest, ale dziwnie kamerka chodzi, tak jakby... z takim ślizgiem. Nie, dopiero zaczęłam, siema David. Oho. Maja kazała nam przyjść do willi, ale to jest ta willa? Oho, 4267 free. Co to? A odbudowa Katyn Stead, przegląd. Miasteczko, której historii prężnie rozwijające się w twierdzy granicznej. W ostatnich latach 20-latkowie zaczęli stąd masowo wyjeżdżać, budząc zaniepokojenie. Celem terytorialnego na szeroką skalę projektu jest odbudowa Katyn Stead i przywrócenie mu dawnej świetności z pomocą chińskich firm inwestycyjnych. Tematem przewodnim jest rewitalizacja opuszczonej nieruchomości wybudowane przez japońskie korporacje w 2008 roku. Od dawna stanowił problem, ale zmieniając ich przeznaczenie, możemy znacznie obniżyć koszty i lepiej zrealizować naszą wizję nowego Katyn Stead. Wow. So this place didn't always suck. Our parents dreamed of this? Mięczułość? No nie wiem, czy tak się da, wiesz? Oczywiście, co to było? Smartfona ten wyciągam. Czat notatki. Obróć się tylko w czasie ucieczki. L1, tak? L1 ruch. Otwierdź kamera, kąt widzenia. A jak ten smartfon? O. Wszystko w porządku, Amelie. Śpisz? Wciąż śpisz? Wybacz, jeśli cię obudziłam. Nie widziałam cię wczoraj w pracy. Wciąż źle się czujesz? Bierzesz leki?
O, lepiej brać. A co to za notatki? A to jest to, dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Normalne, odwrócone. Wiesz co, chyba się nie da za bardzo zmienić tej czułości. Co to? Cześć, skrajną poważną przeszkodą, ponieważ niestabilność spowodowana pandemią COVID-19 zmniejszyła zainteresowanie inwestorów zagranicznych. Poprzedni plan rewitalizacji miasta nie został zrealizowany ze względu na niestabilność monetarną. Dobra, czyli jednym słowem miasto nie zostało odbudowane, bo tam kurwa, tu COVID, tu to, tu tamto. No spoko. Oj, oj, oj. O. Oho, ktoś zamknął za mną drzwiczki. Pokój. Oni tym jakoś żyją strasznie. O, jest plan piętra. Hallway, courtyard, stairs. Jestem tutaj. 201 jest... Ja wyszedłem z 201. Mhm. Tam jest 206 i dalej. Za moimi plecami 202, 203, 204, 205. Dobra, co tutaj? Bez wyjścia. Don't dead, open inside. Łapcer zawsze. Oho. A ktoś tej wege chyba jest. Oho. Kamera, widzicie? U was też pewnie to wygląda niepłynnie, co? Znaczy, niepłynnie. FPS są dobre, tylko taki jest... lub. Wydajemy o wstępnym spotkaniu. Do wszystkich mieszkańców willi, po ostatnim wiadomości otrzymaliśmy wiele zapytań o zarządzanie tym budynkiem. W związku z powyższym chcielibyśmy zorganizować spotkanie, aby bardziej formalnie wyjaśnić nasze zasady. Okej. Okay. Super. Oj. Długi, czarny korytarz. Nie za dobrze. Mocno latara w telefonie. Jezu, myślałem, że ktoś wisi. Don't be manipulated. Believe in your senses. Okej. Okay. Blur? Nie, no chyba nie. Dali? Pamiętam. Who's your daddy się nazywała. To? To Maya to istnieje? CB, Cherry Blossom. To podpis Mai? No CB jak Maya. Ta Maja nie istnieje, coś czuję. Oho. The city is a blank canvas, begging for us to paint. To Maja? O kurwa, jak to realistycznie wygląda, o co tu chodzi? I want to show the hidden side of girls. Their impulses, their urges. Ale to jest film, to jest filmowa ta scenka, okej. Okay. Czy nie? Nie, no to jest nie filmowa. Ale jak się ładnie wygląda. Nie, teraz widać, to jest animacja. Muszę być dumny z ciebie. Oj, przestań już. Słyszę coś? Jakieś dziecko, słyszę. Zwyżej grafity wystarczy farba w sprayu pusta ściana. W Kretenstadt ściany pewno konkretnego budynku mieszkalne osób płótnym dla kilku artystów, którzy codziennie tworzą w nim jakieś nowe dzieło. Słyszycie? Swoje prace prezentuje tutaj gwiazda mediów społecznościowych CB. Biorąc pod uwagę jej zamiłowanie do kwiatów, to oczywiste, że podpisuje się do CB, co jest sprytem od Cherry Blossom, czyli kwiatu wiśni. CB stale podbija serce młodych, więc dziecko słyszę jakieś. To nie Lilka. Kurwa, to te dziecko płakało. Pierdolone dziecko. Arusia, nie płacz. Jezu Chryste, ale morda. Na dzień dobry. Oho, hakują. Sam. Wybierz za spóźnioną odpowiedź, zasnęłam. Nie martw się tym, jak się czujesz?
W porządku, w końcu mogę trochę odpocząć. Nie chciałem ci przestraszyć ani nic takiego. Nie martw się tym, wszystko gra. Wciąż jestem trochę zmęczona, ale niedługo wstanę. No, coś ma do dzieci ten psychol, co za to odpowiada. No Valo, dobra. Valo, no po tym horrorze, pewnie w przeciągu godziny z hakiem. Coś wyskoczy? A nie, to drzwi zamknięte. To jest 205 chyba, tak? Tak. Ol czartek. A te ci brzydkie słowa, Adli? Maja? Maja taka była? A to dwulicowa rura. Nie odbierę, to mnie trochę przeraża, a może nie? Krzywdzenie zaniedbywanie dzieci w Klettenstadt? Niedawne badania statystyczne wykazało, że wskaźnik krzywdzenia dzieci w Klettenstadt w zeszłym roku był prawie dwukrotnie wyższy niż średnia w innych rozwiniętych krajach Europy. Uważa się, że przyczyną za niedawny problem gospodarczy wynikający z nich ubóstwo. Aha. A nie chwal się. Ale. Niezła kolekcja. Szafka, tylko leki i wszędzie te karteczki. Dobra, speluna. No to powiem wam szczerze, że wszędzie ucieczę, to trochę kiepsko. A wiem, że trzeba będzie uciekać, no bo jest w opcji to. Oho. Ohyda. O nie, tylko nie mycie zębów. Mi się nawet nie chce wyobrażać, jak dużo roboty jest teraz zakleić cały pokój. A brzytwę miała. Oho. A bo to brzytwa, myślałem, że to szczoteczka do zębów. Przedstawiam, skąd ta brzytwa się na Boga wzięła. Ona agresywnie otworzyła. Co u ciebie, ani to? Ani to? Ani to, ani tamto. Ale pójdę teraz pisać, ale jest jakaś smutna. I nie ma takiego poczucia humoru jak ja. Co? Nie wyglądałeś ostatnio zbyt dobrze. Wszystko gra. Nie musisz się o mnie martwić. No cóż, tak będę. Biorę leki. Leki są w porządku, ale co z terapią? Szczerze mówiąc, to niewiele zmienia. Rozmawianie z dorosłymi nie pomaga. Niektóre osoby z naszej klasy trafiły do szpitala, nie musisz przychodzić przez to sama. Wiem, dam znać, jeśli będę czegoś potrzebować, a ci goście na to zasługiwali. Mają wyrzut sumienia, wszyscy. Pewnie jacyś ziomkowie ją zaczepiali. A ona pewnie miała próbę jakąś, żeby sobie odebrać życie albo coś. No co? Mogę powiedzieć, szkoda trochę, ale... Ale... O kurwa. Ej! Jezu! Ja pierdolę. Ko? Otwórz! On nie goni już nas pewnie, to tylko w naszej głowie się dzieje. Ale co? What the fuck? Turki, have fun, thank you, the wolf, thank you. O, ktoś pisze? Chcę ci coś pokazać, możesz przyjść do willi? Jesteś już? Jestem w studio. Maja? Tu jest jakiś potwór, wszystko okej? Okay? A, to pewnie Maja się nie umalowała po prostu. Co jest, kurczę, przetłumaczyło?
Ciągle samobójstwa nastolatków w niesławnym budynku. Po dopadły kompleks mieszkaniowy w Kretenstadt stał się znany samobójstw nastolatek, który praktycznie każdego roku spraczył z jego dachu. Mimo powtarzających się wydarzeń, budynek opuszczony po ogłoszeniu upadłości przez dewelopera zarządcę pozostaje łatwo dostępny. Młodych bezrobotnych nie odstrasza jednak ponura reputacja budynku, ponieważ wielu nadal go odwiedza, a młodzi artyści graffiti tworzą o nim swoje dzieła. Tymczasem obawy mieszkańców o bezpieczeństwo wciąż rosną. Ej, patrzcie, fajnie się odbija telefon, widzicie? O Jezu! O ja pierdolę, myślałem, że to jest stopa. No to wyciętą stopę, tak jak gałąź. Ej, ona jest tak dobrze zrenderowana, że naprawdę to wygląda jak... Nie, no to jest... Nie, no to jest film z filtrem. Nie wiem, kurwa, to jest film? To prostu film? Momentami jej twarz tak wygląda dziwnie. Nie, już nie mówiąc o tym, że inaczej jest dźwięk, no bo ona jest pod japoński pewnie, podbity. Oho, Nerinka patrzy. No? Skacze sobie, ale widoczna bardzo. Ale masz dziwną stopę? No, te drzwi, patrząc na te pieczęci, które pewnie jakieś demony trzymałem w środku, to bym nie otwierał. Że tutaj demon był. Idę tędy? Nope, chyba tutaj muszę wrócić. Idę potwora, korytarz. Oj. Tak, zniknął. No ta główna bohaterka. No, ma taką twarz, że nie ma wątpliwości, że to nie jest film. Coś widać takie ma. Oho. O kurwa, ale dziwnie. Co tam na dole? Tam skaczą? Kąt widzenia. Tak! O kurwa. Ale porąbane. We mgle mediów społecznościowych, samotność lęku nastolatków. Wszystkie nastolatki, z którymi przeprowadzono wywiady, powiedziały, że wstydzą się rozdrobnych selfie, które zamieszczał w internecie. Twierdził również, że odczuwały niepokój, że takie zdjęcia nie zostały polubione. To, co wyłączyło wszystkie dzieci, to wyjątkowo niska samoocena. Im większy był ich niepokój, im mniejsza pewność siebie, tym wyraźniejsze było ich zapotrzebowanie na pozytywną uwagę. Poczucie spełnienia, które doświadczyły po otrzymaniu polubienia online, jest dla dorosłych trudne do zrozumienia. Co więcej, nawet gdy zostały docenione, nastolatki nadal nie potrafiły dostrzegać swoich działań pozytywnie i szybko powracały do rozpaczy, szukając więcej uwagi, aby wypełniać pustkę. Nastolatki, które nie są jeszcze dojrzałe psychicznie, ryzykują doświadczenie tego toksycznego poszukiwania walidacji. Oho. Nie widzieć? On nie jest third person. Jest first person właśnie. A, że od kiedy nie jest first... Okej, okay, sorry, nie ogarnąłem. Wiesz co, to wypuścili teraz taki jakiś scenariusz. On jest dosłownie króciutki do przejścia. A, stąd przyszedłem, okej. Okay. No i teraz testują z formą. No, ciekawie w tym budynku w sumie jest, ale... A, ty źle pisałeś, dobra. To trochę mnie uspokoiło. Może już jestem głąb. No i nie da się tego lockpicknąć. A czemu tutaj nie odpisze? Ta Maja teraz pisze, przecież patrzcie. A, ty. A nie, to Amelie. A nie, odpisaliśmy, dobra. A swoją drogą? Myślałeś coś więcej dalej na łódce? No, w pytkę teraz, myślę cały czas. Ej, proszę się ziomkiem. Myszką, no wiesz co, będzie remaster. Zapowiedziany został wczoraj. Bez daty jeszcze, ale... Znaczy, nie, chyba w 2025? Czy in development było? In development chyba. No ale to pewnie nie wcześniej niż 2025. No i powiem wam szczerze, że... no first person jest fajnie wygląda, trochę przypomina mi R4 remasterowane ostatnio. Nie dam rady. Nie musisz decydować od razu, więc... Jeśli pójdziesz na studia, już tu więcej nie wrócisz?
Nie ma szans, będę wpadać w odwiedziny. Rodzice nie daliby mi spokoju, gdybym nie wracała do domu w przerwach od nauki. W każdym razie rozważ pójście na uczelnię, dobra? Mówiłam już, że nie mogę, to nie dla mnie. Nie przepadam za nauką. Mówiłam, że ci pomogę. Nie martw się, nic nie potrafię, nie wiem, co bym zrobiła, gdybym się dostała. To nieprawda, jesteś dla siebie zbyt surowa. Bądź dumna z tego, kim jesteś. Ira, co z tymi rysunkami, które mi pokazywałaś? Mogłabyś pójść na zajęcia ze sztuki, może dostałabyś potem jakąś pracę. Oho. Już widzę tu pracę, po sztuce. Wiesz, że ci wrócił do gry? To fajnie, to by się chyba podobały te walizki, wieżyczki, co? Znaczy walizku wieżyczki. Ale nie wiem, czy to nie jest specjalne, bo to część serii. No, te, ja tak myślę. Nie jestem Mają, okej? O Jezu, ale o co chodzi? Bobro też to nie rozumie. No, to jest ładny akurat obrazek. Kolorowy, ładne kolorki ma. Niestety, że. No ja mam nadzieję, że. Ale to wiecie, to taki wczesny tej. Może będzie lepiej. No fajnie by było zagrać. Ja nigdy nie grałem sam w Silent Hill, ale gdzieś w Bunga oglądałem. I chciałbym sobie to zagrać. To myślę, że taki fajny horror do grania. Dla takiego horrorowego wyjadacza jak ja. Maja, ale masz duże jaja. Studio? O! Skizenbuch. Ej, nie wiem, może ktoś to grał też, ma takie samo odczucie, ale czy ta babka, co voice-artuje tą naszą bohaterkę, nie wiem, Anitę, nie jest ta sama voice-artorka, która voice-artowała Mark Schofield w Life is Strange? Było? No było, było, ale nie całe wtedy. Wtedy na tym szpitalu skończyliśmy, na pierwszym spotkaniu z piramidogłowym. Drewniany, no bo to wszystko było jeszcze z ery tej fixed kamery. Ale się zrymowało. No dla mnie totalnie i menu i wszystko wyglądało, tutaj menu, a tam gameplay wyglądał mocno jak Resident. Może sprawdźcie, czy ktoś może, albo jak się nazywa ta, bo strasznie podobny głos ma, straszliwie. A może nie, teraz już nie brzmi teraz. Chociaż kurwa, no trochę brzmi. O! Maja! Jesteś tu? Maja? Gdzie jesteś? To miejsce jest niebezpieczne, musimy stąd iść! Błagam, odpisz Maja! Błagam! Ej, ale graficznie według mnie tak sobie wygląda. W sensie, przy otwartej bohaterki wygląda według mnie... No tak brzmi... Nie, że jakoś mega przytrwa, ale tak... Oczy ma ładne. Ale taki cały model twarzy jest taki sobie jakiś. Włosy nie są brzydkie, o dziwo. A sama buźka to już taka se. Oho! Którą Maja miała? No noser ma taki duży, ale też mam duży noser. Kamila Khalifa, boże, nie chciałam tego mówić, ale mi też się skojarzyła. Oj, to chyba nie jest Oda. Tak mi się wydaje. W sensie nie znam dokładnego nazwiska tej od Mark Schofield, ale to mi w ogóle nic nie mówi nazwisko. Chyba tak po prostu podobny głos. To nie ma sprzętu? Może? To jestem ja? O Jezu, 36 lajków?
Jezu Chryste. Ale pojebane. Hanatel, o właśnie, tak, Hanatel. No nie wiem, szczerze powiedziawszy, to taka pogoń. Jakbym czytał swoje komentarze na YouTubie. Tam właśnie takie komentarze same są. Amelia dzwoni. No właśnie, mówiłem, że Maja nie istnieje. Maja nie ma. Maja nie żyje. O kurde. Ale chamstwo. Maja się nie skończy, każemy też tego. Teraz. Ciekawe, czym jest ten potwór, jakim się uosobieniem naszych lęków? Może my też nie żyjemy? Potwór to Maja? O Jezu, Nie, potwór to wyrzuty sumienia za to, że nie uchroniliśmy Mai. Przed śmiercią. Keep out. Co za ci to? O Jezu, ściany się przybliżały do mnie. A! Coś tu było? Coś mi goni? Coś mi kurwa goni, coś czuję. Ja pierdolę, goni mnie coś. Ja nie obracam się, wpierdolę. Aaaa! Goni! Aaaa! Ja pierdolę! Kurwa, to ja biegłem cały czas w stronę tego kwiata? Nie, to musiało tak być a nie, może nie musiało. No gdzie ja tu mam biec? Może w drugą stronę muszę zacząć biec? A czekaj, a tutaj wszedłem? A ja bym tutaj poszedł? O kurwa, ona tam jest, widziałem ją. Ej! Więc ja muszę się zaraz zacząć wracać chyba. Tutaj gdzieś. Ej! Ej! Kurwa! Zlupowana jest. Co jest, kurcze? Hulde, co jest? Na dach... O Jezu, ale na dach to nie jest dobrze, że idziemy. Polipka jasna, co jest? Darcie, japy, unercie słychać. Słuchaj, kurwa, strasznie tu jest i strasznie mnie to przez to nie obchodzi, bo się boję. A strach ma wielkie oczy, Lunaris. O. Warum dziewczęta rozkwitać. Ale dużo followerów ma. Pokaż. No pa.
Oj. Nie skacz. Nie warto. O Jezu, aż mi się słabo robi. Mam lęk wysokości. Na pewno stać wysokości już mam lęk. O kurwa. Koniec? Na pewno nie koniec. Widział 12 września 2022? A nie, czekajcie, bo to scenka. Będzie. To koniec? Nie, na pewno nie. Nie, nie, patrz, teraz się cofamy. Teraz trzeba będzie coś zmienić. My to nie zrobimy teraz, albo się złapiemy na przykład. Czy to jest starczy? Nie, nie. Może masz jeszcze jakieś zadanie? Tutaj bandierka? No, tak. Jakby miał być taki pełnoprawny horror, i może zacząć się zawsze trochę tematyką. No fajnie, w sensie jakiś sklątwę bym zobaczył. Nazwać to, czyli co? Nie odejdziesz, dopóki to nie znajdziesz. Ta prawda, ty Maja? Nie odejdziesz, dopóki. Nie znajdziesz. Maja nie żyje, nie jesteś nią. Nie odejdziesz, dopóki to nie znajdziesz. Kim jesteś? Nie odejdziesz, dopóki to nie znajdziesz. Sama, o! Powiedz mi. Co? Co jest, kurcze? Kurde, belka. Motyla noga. Cholipka jasna. Choinka. O, teraz bateria się skończyła, to i powód się znajdzie. Lęków influencerów, a ona nie jest influencerką, ona jest no-name'em. Takich Ani teraz na czacie pewnie z 15 siedzi. Tylko, że ma siusiaka, no bo u nas to raczej chłopaci siedzą niż dziewczyny. O Jezu Chryste. Oho. To twoja wina? No my wszyscy tacy jesteśmy, nawet ja taki jestem. Ona miała po 30 lajków pod postem, to więcej niż ja. To ja jeszcze mam, jestem większym no-name'em niż ona. O, tutaj było to dziecko. Pierdolone dziecko. Oho. Komora. Uuu, zgnił ten jej tatuaż. Slat. Szambolka? Ciekawy eufemizm. O! Przetworzył drzwi. Oho, nóż! Ktoś głupi nie wie, jak się gra wrzutki. To się nie rzuca nożami, tylko... O lol. Ale śmieszne. Co to? Młodsze pokolenie trauma, raport. Dzieci, które zamieniają traumę w opowieści. Samotność i lęków nastolatków, część druga. Wszystkie ankietowane nastolatki. Kurwa. Cierpiały z powodu głębokich problemów psychologicznych spowodowanych przyszłymi doświadczeniami. I co ciekawe, wszystkie konceptualizowały te problemy jako historie pełne swego rodzaju patosu. Jedna dziewczyna wcieliła się w rolę tragicznej bohaterki, przekonując samą siebie, że jest na łasce agresywnej macochy, a jej kochająca, prawdziwa matka istnieje gdzie indziej. Inna dziewczyna postrzegała bliznę z dzieciństwa jako stygmaty, wierząc, że przeobraża się w piękne kwiaty wiśni. Te wygodne powieści w obliczu skrajnych przeciwności są zrodzone z głębokiego pragnienia ucieczki przed nieznośnym bólem i nienawiścią do samego siebie. Im większa trauma, tym bardziej wzniosła opowieść, która ją otacza.
Antyrakietowa nastolatka ziemia w powietrze. Ale głupio zabrzmiało, co? No, coś się stało. Wiesz co? Bo w ogóle tutaj są... A, to kicsy. Ja już myślałem, że to coś inne. Więc coś od początku, nieważne. Co to za kicz? No pięknie, więc z podkręconymi poglądami. A zaraz zobaczę jedną maciucha spod swoich materiałów. Some people really have nothing better to do. Wait. I bet it was these guys. Ci goście? A, kurde, ale... Mieszki z was, co? Czemu oni są w rzutkach cali? Tylko chodzi o to, że oni też są poranieni, dlatego są tacy niemili. Ale jak ja mam wyjść stąd? Który mi bloka założyli? Tędy? O. Na balkonik? No co to? No ja tam nic nie widzę. Także chodzi o ten cały jakiś ślus. No wszystko zaczy, pizda w świecie, pizda w necie. Jest tak w Paryżu? No, ciekawe, ciekawe, no chyba teoretycznie wszystko się kręci wokół tego hejtu, ale no... Wirusa wrzucili, tak. To już czytałem chyba. IRL oczywiście. O, Amelia. Chyba, że za spóźnioną odpowiedź zasnęła. No, aj, to jest dzień świstaka. Dobrze się czujesz? Na tyle dobrze, by wyjść z łóżka. Wybacz, że nie byłam dobrą przyjaciółką, no więc czy Maja naprawdę nie żyje? Dlaczego to pytasz? Odpowiedz proszę. Ja też wciąż nie mogę w to uwierzyć. Chciałbym, aby to było kłamstwo. Wszystko wydawało się być w porządku, nim to się stało. Czyli Maja naprawę nie żyje, tak? Naprawę? A ja nawet myślę, że Maja identyfikacja przedmiotów nie żyje. Wszystko w porządku, Anita? Wysypiasz się? Bo literówkę walnęła, ale... Amelia się od razu śmieje. Pipa. Powiedzmy, biorę bardzo dobre leki. Leki są w porządku, ale co z terapią? Szczerze mówiąc, to niewiele zmienia. Jesteś dla mnie taka dobra. Ale chcesz mnie zostawić? Maja naprawdę nic ci nie powiedziała? Nie, ciągle gada tylko jakieś książce, którą niedawno przeczytała. Mimo to czuję się winna tego, co się stało. Nawet jeśli nic mi nie powiedziała, powinnam się domyślić, że coś jest nie tak. Pewnie ci sygnał wysyłała. Te osoby zazwyczaj gasną jakoś tam. Ale taka uśmiechnięta, ja bym nie powiedział, że coś jest nie tak. A, no to może trochę dziwniejsze. Jak teraz nikt zaczęła o tym gadać. Right before they died. Anyway, I didn't think you'd share your thoughts in a letter. You really are shy, aren't you? I actually kind of like that, though. You write in a really flowery and passionate way. Friendshipka? No fajna. Azjateczka. Trudno zauważyć, no, ale tutaj akurat to sus zabrzmiało. Mimo. Coś jak już powiedziała, że urocze jest coś w popełnieniu samobójstwa z tym, no to już dla mnie takie alarmujące na pewno. Listy, okej. Otwarte? Nie. Kurde, ale mam ochotę horrory. Jak poprzechodzimy te Railcrafty i inne gireczki, to horrory, lecimy ostro. To było, tym samobójstwa w tym niesławnym budynku. O, tutaj nie byliśmy przy tym ołtarzu. No szybko będzie, myślę. O nie, tylko nie taroty jakieś. O kurwa, ale chrupło. I think there's something real about it. My
great-grandmother was a fortune teller. I hear people here used to treat her like some sort of prophet. But they all eventually turned on my great-grandmother. No dziwne. Mnie by tacie wkurzały. Ja lubię, jak mi uciskają nogę delikatnie. Guess you can predict other people's futures. But not your own. Ale oko fajne. No co, szkoda babci. Rynda czarownicy z Kretenstadt. Ci, którzy wierzą w czarownicę z Kretenstadt, traktują... Oj, kurwa, przepraszam. Praktykują podobne rytuały, co współcześnie wikanie? Jak modlitwa o obfite żniwa i król bogini. To, co wyróżnia się tę praktykę, to połączenie obyczajów zachodnich i wschodnich. Jeśli chodzi o to, co doprowadziło do mieszania się obyczajów, istnieje pewna dość kreatywna teoria. W czasach wspólnych wysiłków japońskich i niemieckich przedsiębiorców i robotników w latach 30. XX wieku, mających na celu wspieranie wzrostu gospodarczego i dorobku, nastąpiła wymiana wierzeń kulturowych, dająca początek wierze w czarownicę. Coś jest? O, futony. Fajne. Mam podobny. Dobra, już się wyziewałem, mam nadzieję. Jeżeli chcesz żreć, zrób co mówię. W kulturze japońskiej od dawna istnieje poczucie piękna w poświęceniu. Czyli najlepszym przykładem jest harakiri. Samobójstwo przez rozcięcie żołądka. O, to żołądka jest, tak? Odebranie własnego życia było w tym wypadku symbolicznym oczyszczeniem siebie oraz świata ze swoich występków. Ta koncepcja może być myląca dla wielu mieszkańców Zachodu, ponieważ młodzi ludzie błędnie zakładają, że Japończycy tęsknią za pięknym sposobem na śmierć. Współcześnie Japończycy nie postrzegają już jednak samobójstwa w tak pozytywnym świetle. Życie, które cenią, nie jest biologiczne, ale raczej społeczne, gdzie śmierć jest niezbędna, aby to życie chronić. To sprawdzałem. No. O kurde, ale... Da się poczuć ten smrodek. Wszystko twoja wina, wszystko jesteś bezduszna. Ukradłaś moją jedyną przyjaciółkę, moje miejsce na tym świecie, wszystko. Nawet cię to nie obchodzi, jestem dla ciebie niewidzialna. Strasznie cię nienawidzę. Nie jesteś utalentowana, nie jesteś wyjątkowa. Nazywasz ten kicz sztuką? Pojawiłaś się znikąd, zniszczyłaś wszystko. Odejdź. Wynoś się z mojego życia, ty świrusko. Oho. Ekskluzywna kawalerka w Łódź Bałuty. 2500 plus opłaty. Oho, ale speluna. O kurwa. Weź. Deutschland Medical University School of Medicine. Wprowadzenie. Dobra. Super szkoła, zajebista. Czyli to Maja jednym słowem hejtowali identycznie. Ej, Anita, masz chwilkę? Pamięć co tam? Wydawałaś się ostatnio trochę nieobecna. Jeśli coś cię trapi, możesz mi o tym powiedzieć. Dzięki, ale wszystko gra. No jak wszystko gra? Przed 15 minut temu skoczyłaś. Wybacz, że to poruszam, nie chcę być wcipska. Jasne, nie ma sprawy. Powinniśmy się wkrótce wybrać na wspólne zakupy. Powinniśmy. Mam wrażenie, że od wieczu nie wychodziłam z domu, a poza tym przyjeżdża mój brat. Och, no tak, wszystko okej? Tak, po prostu będę próbował unikać na tyle, na ile się da. To co z tymi zakupami? Znajdziemy ci coś ładniutkiego? Nie trzeba, nie przepadam za tłumami. Poza tym na mnie nic nie wygląda ładnie. Nie mów tak, jesteś dla siebie zbyt surowa. Nie brakuje ci urody, musisz tylko znaleźć odpowiedni ubiór. Mhm. 23 grudnia 2020, czyli rok temu, czy dwa lata temu. Nie mogłam się uczyć, odkąd mój brat wrócił do domu na święta. Jest miły i nie przeszkadza mi w nauce ani nic, ale nie mogę znieść, jak się na mnie gapi. Wiem, że wtedy pewnie tylko sobie ze mnie żartował, ale od tamtej pory się roboję. Sprawiło to, że nienawidzę każdego faceta, który na mnie patrzy. Nie mogę uwierzyć, że inne dziewczyny chodzą po szkole, bo myślę z tym bardzo usuniętym ciałem. 21 lutego 2021, myślę, że w końcu odnalazłem swój rytm nauki, moje oceny są naprawdę dobre. Martwię się jednak, bo moi rodzice ostatnio bardzo się kłócą. Dzisiaj znowu na siebie wrzeszczeli. Zapytałam mamę leczo, ale nie chciała mi powiedzieć. Ale sekrety ma mama. Nie no, ciekawe co jej brat powiedział. Albo zrobił. 11 maja 2021. Już prawie, jutro test. Mama powiedziała mi, że powinna być się dumna, ponieważ tak ciężko pracowałam, więc czuję się świetnie. Nie jest moją prawdziwą mamą, ale wiem, że mnie kocha, a ja kocham ją. Mamo, jutro zdam ten test zarówno dla ciebie, jak i dla taty.
No to powodzonka. No tak to działa, tak to działa. No niestety, jak się już wpadnie w to, to powiem wam, że ciężko wyjść. Ciężko wyjść z dołka. Naprawdę ciężko. 17 października 2020. W końcu skupiam się na nauce, więc myślę, że może zarwę nockę. Nie będzie to zbyt dobre dla mojej skóry. Już słyszę, jak ludzie nazywają mnie trolem i klujonem. Ale nie obchodzi mnie to, muszę dostać się na uczelnię w mieście. Mama i tata liczą na to, że dobrze sobie poradzę. Sprawię, że będą dumni, dostając się na wymarzone miejsce. No dobrze, czas zakrywać do rana. 9 listopada tego samego roku, tata mówił dzisiaj o planie odbudowy miasta. Zamierzali wykorzystać mnóstwo funduszy z Chin, aby zmienić miasto w coś lepszego, ale wszystko zostało anulowane przez COVID. Byłoby miło, gdyby to przeszło, ale jakoś nie mogłem sobie tego wyobrazić, nawet gdyby wszystko się ułożyło, nie w tym miejscu, nigdy nie było w nim nic specjalnego, nie ma tu nic do roboty, budynki są stare, to zwykła dziura. Trzymaj się, Litsi. O 5 wstajesz naprawdę? Już myślałem, że wolne wziąłeś jakieś. Gówniarz zasrany. Moja przyszłość jest w mieście, gdzie czeka na mnie studenckie życie. Wszystko zależy od mojego egzaminu wstępnego w przyszłym roku. Muszę się stąd wydostać, zanim wróci mój brat. Wielki brat. Brat to jakiś niezły kawał siura. Mama? No, pewnie. Nie mogę otworzyć? O kurde, kiepsko. A tutaj byłem? Jest to 4 sierpnia 2021. Dostałam dzisiaj pocztą kilka materiałów z mojej wymarzonej uczelni. Będę studentką pierwszego roku. Jestem taka szczęśliwa, nadal nie mogę w to uwierzyć. Mamo, tato, zamierzam włożyć w naukę całą swoją duszę i być najlepszą córką na świecie. Dziękuję wam za to wszystko. 22 września 2021. Mama i tata krzyczą na siebie, mówią o bankructwie. Czy wszystko nie miało się udać nawet bez tego planu odbudowy? To pewnie oznacza, że nie mają pieniędzy, prawda? Czyli nie mogę iść na studia? Cała ta ciężka praca poszła marne? Nie mam mowy, nie zostawię mnie, mamo. Nie mogę tu zostać, nie mogę tu utknąć z moim bratem. 23 września 2021. Mama właśnie wyszła. Kazała mi zejść z drogi. Muszę się stąd wydostać. Chcę zniknąć. Ale gdzie bym poszła? To wszystko to tylko zły sen. Oho. Gdzie mama? Patrzę. A na Wispie, w sensie na Twitchu? Na tym? A to z YouTube'a coś? Na Twitchu? I got some big news today, but my mom is dead, so can you guys just pretend to be my mom for a minute? Wziąłem okay, to so chyba. Guess what? I officially got hired in the ER. Oj, ja pierdolę. Ale chamski mem. Masakra. Ale widziałem to kiedyś chyba. Nie ma to jak wifonka za zimną wodą. Jezu, da się odratować go jakoś? Może zostaw go na namoczenie takie długie. I potem wiesz, takiego zjesz w takim orientalnym stylu. Młoda studentka znalazła martwa. Możliwe samobójstwo. 25 września 21. Około godziny 10 w dniu 20, dnia 24 września miejscowy mieszkaniec zgłosił, że widział 18-letnią uczennicę liceum spadającą z dachu budynku mieszkalnego w Kattenstedt. Dziewczyna została przywieziona do szpitala, a 2 godziny później stwierdzono zgon. Według pracowników szkoły dziewczyna była zrozpaczona, że nie mogła pójść na studia z powodu kłopotów w domu. Nie znaleziono żadnej notatki ani pamiętnika, lecz policja nadal uważa, że jej śmierć może być są... Ale czekaj, o czym są te rzeczy? To jest o Amelie? To znaczy, że ta Amelie też nie żyje. Wszyscy moi znajomi nie żyją. O, co to chrupło? O Amelie? Się dziwne, z głową w chmurach. Oho. To dach? O, szkoła. Głowa na poduszce? Na podusia wzywa, ta? Nein zu drogen. Brzmiało fizyczne wydanie z gadżetami. Oj, kurde, kupiłbym sobie na klerce Erstro. No, ale wiesz co? Od razu jak wszedłem, to mi się scena z wodopojem USA skojarzyła, od razu z bomby. No oczywiście nie powiem, z kim tam Esu pijał przy tym wodopoju. Ale no. Nie dla drogi. Nie dla drogi. Nie...
O! Duchy! Jakiś grzetar było przedstawienie. Źwa, się wystraszyłem. Rzucasz. Butem rzucił. Ale to moim butem. Ale nie przepuszczają mnie? Może muszę usiąść tutaj? Ej, co mi zrobili? O, ciężko. O kurde. Jezu Chryste. Nie słyszałem takiego określenia jeszcze. Ale chamskie. Boże święty. Oj. O Jezus, co się dzieje? Nigdy nie dostałem, no aż mi też się coś tak ścisnęło. Bo nie zmyślałem. Jak to jest Ameryka, to bardziej tym fentanylem. Tam to jest hardkorowy problem z nim. Oj, znowu będzie mnie coś goniło. Da. No, szybciej! Jezu, biernie. Za światłem pobiegłem. Nie wiem, czy to... O ku... Jezu! No, szybciej! Oj, chyba te drzwi nie są dobrym wyborem, wiecie? Co jest? Siebie? Nie dziwię się. Straszne to jest. To mi pisze Don't Run? A, słuchaj, nie umiem czytać. Maja zadzwoniła, czy napisała? Znajdź to, ale co? Jezu Chryste. Powiedz mi po prostu, czego szukam? Jak zacięta płyta. Co ja mam do licha znaleźć? What the fuck? Ale ktoś się jakoś bardzo delikatnie to przetłumaczył, co? Badaj? Ej, mam opcję zbadaj i orli kliknąć. Zbieraj runa leśnego, don't run. O! Mogę. They're hurt. Where are you going? Oj. That's right. Czy dla Terence dał ci Bóg? Amelie. What's that? Oh. You like what you see? Come closer then. No właśnie, czemu te takie delikatne słówka, jak tam było wcześniej, jak ona tą żyletą tańcowała. Ale dziwne ma buty i skarpety do tego. No to jakaś ciotka Petunia. You so cool! O kurde, to my tak wyglądamy? Welcome.
Dużo lepiej niż w tym silniku gry. A to Amelie była chyba. Chyba Amelie, wiecie? A może to ja nie wiem w sumie. Ta Amelie i ja jesteśmy podobne, bo obie w okularach, obie bardzo podobnie wyglądają z buzi. Miałem te części. Część zbierałem po budynku. To jest kim? No bo ta Amelie już bardzo podobnie do nas wygląda. Patrzcie, widzicie? To w tle widać najlepiej. Nie da się przesunąć tych wiadomości. O, tutaj bardziej widać, widzicie? No prawie, no dobra, może nie prawo, ta Amelie trochę ładniejsza jest od nas, ale... To jest córką której? Maja jest na emeryturze? Ale muza się odpaliła. Moja druga to Anita. Myślisz... No kurwa... Może i tak być, ale... W sumie o tej Anicie już trochę... O tej Amelie już trochę wiemy. A, wiadomości, jak w jakimś tym, w jakimś splicie. Ale creepy sala. Co się kebaba zrobił? Co wybrałem? Możesz być... Aj, nie wiem nawet. Nie, no niemożliwe. Mi się wydaje, że to są wszystkie inne postacie. Ciekawe, co tam w tych wrażeniach. Pamiętam, jakieś były bardzo takie sygnały, że coś z nią nie tak jest, w sensie, że ona się męczy. Oj, sorry, nie dotykam. To książka. No a skąd ja mam wiedzieć? Ja nie wiem, jak ona się nazywa. Sapiens, History of Humankind. Pewnie w rogu będzie gdzieś. No, coś czuję, że już ominę tej 500 razy tą ikonkę. Bardzo zajebista końcóweczka. No to co, teraz przerwka, tak? Przed piątką. Może tutaj gdzieś będzie luźno leżała. A nie w tym labiryncie. Było coś? O, tu coś było. A to nie to. Miasto przeklęte przez czarownicę, upadek miasta to wina magii. Kettenstadt nadal odnotowuje gwałtowny spadek liczby mieszkańców. Wskaźnik urodzeń wynosi zaledwie 0,7, a to mniej niż połowa średniej krajowej w Niemczech, 1,6. Również poronienia są na poziomie 31%, czyli ponad dwukrotnie wyższym niż wynosi średnia, 15%. Jest 15% średnia? To strasznie dużo. Gospodarka jest w ruinie, a niegdyś kwitnące miasto przemysłowe dwukrotnie nie zdołało przeprowadzić rewitalizacji. Wielu badaczy okultyzmu wskazuje na wiedźmę jako przyczynę spowolnienia gospodarczego w Kettenstadt. Kierownica była Japonką, która wykorzystywała swój dar jasnowidzenia, aby wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta w latach 30. XX wieku. Naukowcy uważają, że padła ofiarą linczu. Uważa się, że przed śmiercią rzuciła na miasto klątwę hamującą jego rozwój. W pierwszym rzędzie róże? Idę tam. Teraz Andy Plus? No nie wiesz, czy jesteś przeklęta. O, halo. Znajdź to. Powiedz mi, czy to ty rzuciłaś klątwę, znajdź to. No książkę do cholery jasnej, książkę. W pierwszym rzędzie coś było? Na górze? Gdzieś tutaj teoretycznie, co? Jezu, aj, ale widzicie, się... A nie, może nie. Ty, nie widzę nic. Prawo, tutaj or gdzieś? Nie. Tutaj? E8, mam ruczek. Pierwsze przy ścianie. Ale że o ta, na którą teraz patrzę? Jak tam? Gramy sobie w horrorka. Tutaj nic nie widzę chyba. Drugie ścianie? Tej ścianie naprzeciwko? Gdzieś tutaj? Czy źle w ogóle tego? Bo ja nic nie widzę. A tutaj! Racja! Die Hexenjagd von Kettenstadt. O, ale się rymuje. Powiedziane czarownica z Kettenstadt. W latach 30. niemieckie miasto Kettenstadt przyciągało bogatych i przedsiębiorców, cieszyło się okresem dobrobytu gospodarczego. Za tym sukcesem kryła się
Podobno Japonka, która wykorzystywała swoje jasnowidzenie i mistyczne moce, by kierować przedsiębiorcami. Stała się znana jako czarownica z Dalekiego Wschodu i była wielce szanowana przez naród niemiecki. W 1947 roku przedsiębiorcy ponieśli jednak ogromne straty, wielki pożar rozprzestrzenił się po ich parkach przemysłowych, przez co stracili większość swoich fabryk. Czarownica z Dalekiego Wschodu, która przebywała akurat w szpitalu, popełniła samobójstwo, skacząc z jego dachu. Diagnozowano mnie nieznaną chorobę i wielu wierzyło, że to pożar doprowadził do szaleństwa. Niektórzy obywatele twierdzili jednak, że było to z powodu polowania na czarownicę. Uważali, że wzrost znaczenia czarownicy rozgniewał burmistrza, który wykorzystał chaos wywołany pożarami jako przykrywkę dla morderstwa. Nie ma dowodów na poparcie do twierdzenia, a wielu uważa je teraz za zwykłą teorię spiskową, lecz burmistrz zdołała odzyskać wpływy w mieście po śmierci wiedźmy. Od tego czasu obywatele zaczęli wierzyć, że jakikolwiek pech jest wynikiem działań klątwy wiedźmy. Czyli to jest klątwa jakaś. Kurde, tak... szło to wszystko w kierunku tego, że to jest... jakaś historia taka... No tym hejcie, ale teraz się robi tak jakieś klątwiarstwo. Fajnie. Raczej nie. Oglądałem kiedyś Silent Hilla 2. Ale tak to nie miałem okazji odrywać nigdy. No bo i nie było gdzie za bardzo. Teraz jak zapowiedzieli remake, to pewnie się przejdzie jak wyjdzie. Bo, no, wydaje się być ciekawe. Choć wiadomo, że ta seria to tylko... Znaczy ta gra to tylko... Wierzchołek Góry Lodowej. To jest eksperyment. Nawet same studio, które nad tym pracuje, to... A tak mocno eksperymentalnie. Kurde, coś tu jeszcze będzie. Można się wciągnąć mocno, jak nasz redaktor opowiada, jak badał temat mocno wewnątrz tych karteli. No ja właśnie trochę widziałem gdzieś na YouTubie o tym fentanylu. Jak taki koleś, no co prawda nie Polak, ale... O, tutaj coś jest jeszcze. Jeździł tam, no i pokazywał to, powalone. Ona ma ADHD? Serio? W ogóle po niej nie widać, ona bardziej wygląda, jak miała depresję, a nie ADHD. Znaczy wiem, że jedno nie wyklucza drugiego, ale... Ale no. Drugiej części brakuje tej książki. Pytanie, czy mamy ją znaleźć. ADHD lubi się z depresją. O, to ciekawe. O, otwarte. Oj, korytarz wyglądający z gatunku na tych... będzie cię coś goniło. Już zbiera? To już dwa ma. Szefa w pracy widzę. Aż tarci się chce pracować? O! Ale piwko zaraz wleci. Ale już się odbiła. O kurde. Wszystko gra Anita, nie odpisywałaś, więc się zmartwiłam. Zobacz, myślałam o Mai. Nie jestem pewna, czy o tym wiedziałaś, ale Mai prześladowano w szkole. Wiem. No. Ale mówiła, że wszystko gra. Aha. Pomyślałem, że nie powinnam na nią naciskać, a potem było już za późno. A potem było już za późno. Dlaczego nic o tym nie powiedziała przed śmiercią? Szkoda, że ze mną o tym nie porozmawiała. Może nie uważała mnie za przyjaciółkę. Oj. Za dużo myślisz. Pusto teraz się zrobiło. Może tą książkę znajdziemy. Tu coś otwarte. O. Książka ma... Aha, to Mai. A tu? Liar, kłamczucha. Wiedźma. Dwa? No, i co? O, tu coś. Ona ma tu książkę. Wait a sec.
Jak w rąbie przytryć ciała. Takie przeskoki. No co? Mogę to podnieść? Nie mogę. O, tu coś jeszcze? Motylek jest. Okej, ta dwójka nie jest nieprzypadkowa. Jest dwa. Jeden. Ale to coś z kolorami będzie, wiecie? Czekaj, zobaczę. No 2-1. 2-1-3-7 myślę, że będzie. 3? Ej, kurwa. 2-1-3, ale 4 będzie pewnie. Ej, ale o co chodzi tu z jedynką? Bo co, nie będzie chyba krot 2-1-3-4. Okej, okay, łapię. Kolorystyka. Tych słów. Trójka. 3-1-2. Końcówka. Nie wiem, gdzie jest czarna liczba. Ale to sobie mogę już zgadywać. Zero było? Dobra, czyli zero... Zero... co? Zero... 3-1-2. Zero, 3-1-2. No, trzy... Na drzwiami jest? Już patrzę za chwilkę. Oj, albo już nie zobaczę. Moja droga Amelie, pamiętasz, gdy mówiłam, że nie chciałabym być tak jak kwiat wiśni? Być piękną i godną przez ulotną chwilę, po prostu oddając życie. Odważyć się zakwitnąć, wiedząc, że to nie będzie trwać wiecznie, a potem opaść pełne koloru. Chciałabym, by moje życie tak wyglądało. Chcę doświadczyć prawdziwego piękna, choćby tylko przez chwilę. Oj, ona to czyta. Chyba końcówka się zbliża, jeżeli już tak przedłużają takim czytaniem nagle. Nawalno po tej gierce. Dosłownie, siemanko. Poznałem kogoś, przy kim poczułam się inaczej. Pokazał mi zupełnie nowy świat, przepełnił nadzieją. Miałam szczerą nadzieję, że pomoże mi odnaleźć nową wersję mnie samej. Czułam to całym sercem, ale ludzie nas nie rozumieli, nie chcieli tego od nas. Koniec końców pozbawili mi nadziei, odebrali mi go. Wyprostuję jak mogę. O Jezu. Aż mi w płucach coś zakuło. In the end, they took my hope from me. They took him away. Ludzie, którzy nie potrafią zaznać piękna, szukając pocieszenia u innych, boją się każdego, kto jest inny, nienawidzą ich. Próbują ich zniszczyć. Dużej tego nie zniosę. Chciałabym, abyśmy mogli razem uciec z Amelie. Tylko ty i ja. O? Ale ona mówiła, że Amelie jej nie widziała. Prawda? Siema, chłopcio. Jak tam życie? Dzisiaj na ostatnim questie w DBD wyjebało mi dwa razy serwery i nie zrobiłem go. A u ciebie, chłopciu? Jutro mordujemy, no to u mnie, ja jutro będę robił achievementa i ostatnie zadanie. Proste, ja je zrobiłem dwa razy. No, to... Widzisz. Maya, you have everything. You're way more talented than me. So why? Why take Amelie from me? You acted like I wasn't even there. Amelie is my friend. She's mine. Mam dowody, chłopciu. Mam dowody. I only wanted to take her down a bit. Oh. She was taking Amelie away from me. Oj, kurwa, i co teraz? Rozwalona psychicznie, ale sama hejtuje. No i... Gdziera? No fajna, chociaż ja bardziej bym preferował jakąś klątwę, a nie współczesne problemy. Nie mówię, że nuda, ale
Ale no, ja bym wolał jakąś klątwę, nie za bardzo. Jak gram, to nie za bardzo chcę siedzieć w takich tematach. To nie chodzi o to, że coś, nie wiem, niebezpieczne czy coś tam, ale no... Ja chcę w jakąś historię wsiąknąć, a nie w smutki ludzkie. Nie, żeby mnie to ruszało jakoś tak pod względem takim, że ja coś mam, jakieś problemy. Ale no, kurde, ja bym jakąś klątwuchę chciał, nie wiem, jakieś świeczki trzeba zdmuchiwać, tak dalej. A tutaj co? Chodzę, jeszcze się okazuje, że tak naprawdę my jesteśmy tacy załamani, a tak naprawdę to my wszystko zapoczątkowaliśmy, bo nam babka koleżankę zabrała. Znaczy walka z hejtem, tylko że to my jesteśmy jego źródłem i wielce poszkodowani jesteśmy zarazem. Kurwa! Jak ja to zdożywałem, to ja kurwa nie wiem. Bo teraz moje zdjęcia tu są. Albo nasze. Kurwa, kolejne kółko z nim robię? Jest za mną chyba. Dobra, ja wiem co teraz robić trzeba, wiem. Witam ryneczek. O, dziękuję pięknie za miłe słowa. Czy ona mnie teraz nie odetnie stąd? Nie, jest za mną. Do przodu teraz. Tam skąd wyszło to coś. Zlupowana. Potrzebowałbym chwilę zobaczyć, jak cień się pojawia za mną, ale się trochę sykam. Tędy? Kurwa! Weź! Mądry jesteś? Z tym kwakaniem? Dobra, chyba dobrze zrobiłem. Kwacz mi coś za... Weź! Proszę nie kwakać! Dziękuję. Aj, ale wydrzewałem. Pomimo to, że nie używam tego klawisza, żeby się obrócić. Jak nie ma cienia, no to byłby problem właśnie. Grupowe trwa? Grupfa? Oho. Jest. Anita, what's up? I'm so sorry, Amelie. Maya died because I killed her. Weź, kurwa, to jest coraz głośniej za kwakanie. What are you talking about? You and Maya wrote letters to each other, right? Prawa? Yeah, but then Maya jumped off the villa roof. Well, there was supposed to be one in the last book you had, too. What? That letter was a message for you. Why are you telling me this, Anita? I was jealous of Maya. I was afraid she'd take you away from me. Ayaya! Ayaya! Ale kurwa, klimat buduje się, Boże Święty. Ale przynajmniej na mnie nie będzie psuje. Choć jeszcze raz. Jezu Chryste. Ona jeszcze raz skoczyła. I to przed tym, jak się dowiedziała, że to jej... Kurwa. A weź. Człowieku. No nie, no znowu wstałem. Pukają, nie dadzą spokoju chwili. Kupcie, dziękuję za bitwy. Znowu żyję. Trzecia szansa, do trzech razy sztuka.
Dobra, co tu się dzieje? Co tu się wyczynia na Maryjkę? Dlaczego ja, po każdym skoku może to jest forma akcepta... O kurwa. Ej, to ja! Wiesz, ja bym się, czat tutaj spokojnie warstwę śmiechową buduje. Co możesz zrobić, żebyś mi wybaczyła? Proszę, Maja, powiedz mi, dlaczego nic nie mówisz? Muszę coś znaleźć, czy nie rozumiesz? Musisz być trochę czas sprawdzać. Respawn ustawiony? No tutaj jest respawn. A już ciała mojego nie ma. Może mi się wydawało, że je widziałem. Głośna raczka, muszę ją przyciszyć. Co to? Udałem, 4 lutego udałem się na dach willi, nie mogłem powstrzymać się od myśli o dziewczynie, która popełniła tam w zeszłym roku samobójstwo. Właściwie to zabiło się tutaj wiele dziewczyn. Podobno wszystkie były nastolatkami, teraz to miejsce jest znane wśród tych, którzy chcą ze sobą... A, nie tym razem. Z sobą skoczyć? Skończyć. Patrząc w dół z dachu, widziałam, jak wysoko byłam. Myśl o lekkim wietrze, który mnie spycha, sprawiła, że poczułam lekkie mdłości. Czy się nie bali? A co się bali? A, że czy się nie bali oni? Co działo się w ich głowach, w sensie te dziewczyny? Czy od czegoś uciekali, a może gdzieś zmierzali? Ale kurwa, rymy. Dzisiaj nic nie pite? A, dzisiaj będę perełkę miodową, bo znalazłem w końcu w sklepie. O, dzieci jakieś? O, jakbym to usłyszał w tym budynku, to bym spierdykał szybciutko. Dziękuję, chłopciu. Od razu bym uciekał. No hope? No future, no hope? No generalnie coraz gorzej. No exit. O! Widzę coś na samym końcu. Pić? O, jest zdrówka, zdrówka. Zdrówka i... I się jeszcze na napicie będzie czas. Barki kolano. A co, jest kontuzja? Symulator chodzenia? Nie, no nie jest źle, nie jest źle, absolutnie. Też to się lepiej bawię niż w... Niż w czym? A to, Jezu Chryste, myślę, co to tak szumi. Może mi się komputer pali. Słyszycie to? Słyszycie? To jak mówię, to słychać bardziej. Nie wiem, skąd ten dźwięk leci w sumie. Znaczy, no spada, spada. W sensie nie wiem, tylko gdzie jest głośniej. A, tutaj jest głośniej. Słyszycie to, ten szum? Czy nie słyszycie? Słyszycie, na pewno. Robocze. O. To chwila. Me and my ma. Ma, where are you, ma? O, 29 grudnia 2011 roku. W końcu straciłam z nimi kontakt, nigdy więcej go nie zobaczę. Myślałam, że to będzie dla mnie szczęśliwe zakończenie, ale to wszystko było tylko snem. Jednak nie straciłam wszystkiego. Wciąż mam moje dzieci, moje słodkie małe aniołki, które rozświetlają moje życie. Wziąłem leków. Mdikops. Nawet czy taki lek naprawdę istnieje? Pewnie nie. A, kwaśne obrazki. Gdybym dziecko coś takiego narysowało, to bym z przedszkola go nie odebrał. Ale tutaj mam teraz zbiórko i ścianę. Prawie ścianę, o Jezu! No przecież słucham, spokojnie. Ej, teraz się PT zaczął. Patrzcie, że cały czas idziemy przez to samo pomieszczenie i ono się zmienia. 10 lutego 2012. Mój nowy mężczyzna pojawił się dzisiaj u mnie z pizzą. No to już jest wymarzony kawaler. Dzieci zdecydowanie potrzebują ojca, ale nadal go nie akceptują. Wygląda na zirytowanego, kiedy wychodził. Mam nadzieję, że mnie nie nienawidzi. 22 lutego 2012. Moja córka narysowała zdjęcia naszej rodziny, uśmiechamy się i trzymamy za ręce. Chciałabym, żeby jego też narysowała. Może nie zdaję sobie sprawy, że on może dołączyć do naszej rodziny. Jest mniej bystra niż inne dzieci w jej wieku. Ale chamsko. Ale chamsko. Córka nie zaakceptowała gracha, a matka, ona nie jest zbyt bystra. O Jezu, ale chamstwo. Szczęście. Gniotka jest w ścianie.
Słuchaj, jakbyś mieszkał w Ameryce, to byś ścianę a pół przebił takim ciosem. W obecnej pracy w grudniu odeszła jedna laska i przeszła do mojej poprzedniej roboty. Był jej pierwszy dzień, jeszcze w 16 dzwoni kumpel ze starej roboty i pyta, czy u nas też taka była. Ten terroru, tylko czy aż z kimś kosę będzie miała? O Jezu. Kupcie, bądź na linii. Będziemy pewnie niezły entertainment. Kurwa, prawie wylałem. Córka ma 30 lat. No a ciekawe ile córka ma lat. Niezbyt bystra, ale hamuwa. Matka głupia. O, to jest sprężyny tylko skakały jak... Jak wujek Connor przychodził. Ale taka, no pomijając burdel, całkiem ładna. Realna. Bawił się ponownie z uśmiechem na twarzy i pizzą z terenowego miejsca, którym się zachwycał. Ale chłop se wymyślił, kurwa, the game swoje własne. Przychodzi do laski z pizzą. Jednak nie smakowała mojej córce. Jest bardzo wybredna. Powinnam prawdopodobnie nauczyć się jeść rzeczy, których nie lubi. Wiem, że byłam zmuszana do jedzenia rzeczy, których nie widziałam, kiedy byłam dzieckiem, ale tak chyba trzeba. 22 marca moje dzieci w końcu strzeliły przy nim focha. Był wyczerpany pracą i powiedział, że chce się po prostu zrelaksować. Sprawia, że czuję się tak dobrze, ale nie mogę zrobić tego samego dla niego. Może nie jestem wobec niego wystarczająco surowa. Potrzebuję go do szczęśliwego życia, a potrzebuję, aby one to sobie uświadomiły. Wiem, że to pewnie trochę szorstkie, ale może jeśli przez chwilę nie będą widziały światła, to w końcu zobaczą światło w nim. 12 kwietnia 2012. Powiedział mi, że walenie w drzwi szafy utrudnia mu odwrócenie. Ja pierdolę. Niech wali gdzie indziej. Gdyby tylko przez chwilę było cicho, wszystko byłoby dobrze. Co jest z nimi nie tak? Z nimi! Aha, to te dzieci! Już nas tak często nie odwiedza, jak kiedyś, jeśli czegoś nie wymyślę, mogę go nigdy więcej nie zobaczyć. Jezu, pewnie dzieci poświęci dla gacha. Coś ważnego? Siemka, Kosiak. No słuchaj, horrorę gramy i zaraz idziemy do Valorantucha. Teraz? Coś wyskoczy zaraz. Czemu jestem taki niski? A. O, ja pierdykam. O, znowu... Ej, czemu jest... Kurwa, bo ja jestem tym dzieckiem. Ja jestem tym dzieckiem, ja się cofam w tym. 9 maja 2012, wydaje się, że wszystko idzie dobrze, odkąd zaczęliśmy umawiać się randki. Martwi się o moje dzieci, więc kupił mi kilka książek i zabawek. Im. To powinno wystarczyć, żeby się czymś zajęły, prawda? Ostatnio tak dużo wychodziłam, że trochę zaniedbałam to miejsce. Powinnam posprzątać, ale po powrocie nigdy nie mam energii. 25 maja. Skontaktowało się ze mną centrum opieki nad dziećmi. Myślę, że jakaś wścibska osoba w moim budynku zgłosiła, że słyszała w moim domu płacz dziecka w nocy. A co oni wiedzą? Ostatnio rzadko do mnie dzwonił. Czy moim przeznaczeniem jest samotność? Wszyscy inni cieszą się życiem, podczas gdy ja pracuję nad wychowywaniem dzieci. Dlaczego niby to ja tu jestem tą złą? A gdyby tylko istniała metoda, żeby dzieci nie mieć. No, popatrz. Gdybym nie miała dzieci, może właśnie teraz planowałabym letnie wakacje z przyjaciółmi. A gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Nic już nie ma znaczenia, po prostu pełznę przez życie. Rel plus jeden. Wiem, co się dzieje w szafie, ale nie mogę patrzeć. Chcę tylko być szczęśliwa. Co w tym złego? Mam dość. O kurwa, pewnie w szafie będzie badent. Ale fajne ta sekwencja, wiecie? Ale winko. I wódeczka, fajnie. Fajnie, to znaczy rodzice umieją się dobrze bawić. W lodówce? Pralka czy lodówka? Coś. Weź. Boże święty. Legendarny. Do pani Trysty Planert. Pomimo licznych prób kontaktu nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi. Rozumiemy, że nie ma pani zamiaru rozwiązać tego problemu. Narusza pani postanowienie artykułu 1631 ustęp 2 niemieckiego kodeksu cywilnego. W związku z tym sąd federalny polecił nam odebrać pani dzieci. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o jak najszybszy kontakt z nami. Frank Fischer. Centrum opieki nad dziećmi w Kettenstadt. Oho, doigrałaś, koleżaneczko. O kurwa, to jej dzieci?
Ciało chłopca znalezione w lodówce, to jej brat. Matka aresztowana, 4 sierpnia 2012. Ciało chłopca znalezione 4 sierpnia w lodówce w domu jego 401-letniej matki, osoby A, która została aresztowana przez lokalne władze za porzucenie ciała. Osoba A twierdzi, że zamknęła syna w szafie na ponad dobę, aby go ukarać, kiedy zauważyła, że rano się nie rusza, ukryła jego martwe ciało w lodówce. Śledczy przeprowadzają serce zwłok, aby ustalić przyczynę śmierci. Według dochodzenia, córka osoby A pobiegła do domu sąsiada, aby zezwolić na policję i zgłosić zaniedbanie matki. Kiedy detektywi przybyli do domu, odkryli w lodówce ciało jej brata i aresztowali matkę po tym, jak przyznała się do przestępstwa. O Jezu Chryste. O to... Kurwa. Co ona robi? Kupcie dzięki za pipę. Aj, to ta matka zgrzniała w tym labiryncie. No, ale matka roku. O, top 10 tekstów do dziecka. Jezu Chryste, ale smutno. On zamienia się w Lilith. No ale fajnie, że to poszło w jakąś chwilę była jakiś klątwie jakby teraz o dzieciństwie ciężkim, spoko całkiem, ciekawie na pewno. No i horrorek pełny bym zagrał, ale może bardziej gameplayowy, a nie taki, że czytasz i chodzisz. Ale był bić fajny. Ciała klątwę rzuciła. No co chodzi w tej gierce? No na początku chodziło o problemy nastolatków, którzy sobie nie radzą z hejtem. A potem okazało się, że... Znaczy no, to dalej jest o tym, ale teraz tak poznajemy dlaczego nasza postać. Bo nasza postać się obwinia o wiele rzeczy, no i taka jest w ogóle strasznie zakompleksiona i ma depresję i w ogóle jest z nią bardzo ciężko. I teraz dowiedzieliśmy trochę więcej o tym, dlaczego ona jest taka jest. Że jej brata matka zagłodziła w szafie. Bogacha trzeba było tam karmić. O ja pierdziele, to brat? To tylko lalka, co oni gruptasy? To nie jest prawdziwe dziecko. O! O kurwa. Ale... Landlord ten przyjdzie to... Kurwa, weź! Alade, dziękuję za bitsy. Zaraz... O! Kurwa, 10 FPS-ów, jak nie mniej. Do piekła trafiłem. Za żarty głupie. Ale FPS-ów teraz mało jest, teraz jest 15 FPS-ów. Leki trzeba wziąć. Halo? Kurwa! Do przodu, jebać te znajdźki. A, to jest na dobry ending jakiś pewnie, te zdjęcia. Za światłem trzeba podążać. Słyszę, jedzie za mną. Dobra, tędy. Kurwa! Tracę dystans. Chuj wie o co chodzi. Teraz nie słyszę tego potwora. O kurwa! Ona sobie słabo radzi z drzwiami chyba. Czy może nie też słabo? Jakieś światło widzę. Kurwa, jest gdzieś za mną.
Co B? Muszę znaleźć te drzwi? Ja pierdolę. Ale gdzie ja kurwa ci to znajdę? Oho, ty, ale coś się zmienia. Uj, wierdzie. No byleby przed siebie. 211. Jest gdzieś po lewej, po prawej. Weź kurwa. Ja się cofam teraz, ten hardo. Nie no, ja się cofam na sam początek. Chyba, że tak ma być. To nie będzie gdzie zlupować jej. Ja pierdolę. Dobra, tędy? Oj. Byłem tu 100 lat temu. Tutaj też byłem, kurwa. Tutaj będą ci hejterzy. Ej! Ja pierdolę. Kurwa, co tu trzeba znaleźć? O! To co przede mną? Don't run? Jeden tutaj nie byłem chyba. Nie wiem, chuja tam. Byłem już tu wszędzie. Idzie za mną ta bestia. O! Pa. Tędy? Jezu, ale mekron dycha jest zajebistą. Może teraz tutaj? Jezu, czekajcie, bo swędzi szyja. O! O kurwa. No kiepsko. A, jeszcze... Nie, czekaj, jeden łańcuch został. No to zajebioska. Ty. LOL? Jeszcze jedno zdjęcie trzeba znaleźć, tutaj wrócić potem jakimś cudem jebanym. Ej, jakiś punkt 210 drzwi, niedaleko. Teraz tutaj. Gdzieś jeszcze będzie... O, ale kurwa, gdzie to jest pytanie? Jest. O! Ostatnie, otwarte. Drzwi, komnata otwarta. Strzeżcie się, wrogowie dziedzica. Kurwa, o co tu chodzi? To jest jedyne wyjście. Przy drzwiach 210 trzeba skręcić. 207. Tu w lewo. Tu. Tutaj. Ciemko, banana man. No, istnieje, istnieje. Ale to jest taka krótka przygoda. Free to play to jest na PS-a. Chyba przyjaźń przezwycięży wszystko, a jak? Oj, męczący trochę to było, ale no dało się ogarnąć jako tako. Oj, dobra, jestem znowu w tym pomieszczeniu i znowu jest ten Schizenbuch. Szkicownik. O, coś tutaj? 21 lutego. Ostatnio bardzo pochłonęła mnie praca. Postanowiłam namalować dziewczyny, które skoczyły z dachu willi. Chciałabym wierzyć, że opuściły to miejsce dla czegoś lepszego. Może wreszcie uwolniłam się od rozpaczy, ponieważ nigdy nie czułam takiej inspiracji, włożyć w to dzieło całe serce. 4 marca. Moje graffiti na dachu jest prawie gotowe. Możliwe, że to moje największe dzieło. Ale co będzie, kiedy już się skończę? Czy uda mi się wymyślić coś jeszcze lepszego?
Herduru, będę cieszyć się sławą i pochwałami, które teraz dostaję, a co jeśli za ci czas czeka mnie rozpacz i rozczarowanie? Smutek, który ogarnął mnie wcześniej, wdarł się z powrotem do mojego umysłu, chyba zawsze tam był. Kto wie, jak często będzie się pojawiać, ta myśl sprawia, że cierpi mi skóra. Może powinnam się to skończyć, póki wciąż jestem szczęśliwa, zostawić po sobie dobre wrażenie. Chciałbym móc z kimś o tym wszystkim porozmawiać. No i chuj, nie ma picia. No ja kompletnie widziałem tego. Ale plus był taki, że killer był do dupy. To na Richard gra? To tylko w twojej głowie. Popularna artystka znaleziona martwa, przyczyna nieznana. Dnia 12 marca około godziny 13, Maya Ako Hindenburg. Popularna artystka graffiti o pseudonimie CB została znaleziona na terenie bloku mieszkalnego w Kretenstadt. W szpitalu stwierdzono jest zgon. Śmierć 18-letniej dziewczyny jest szokiem nie tylko dla członków lokalnej społeczności, ale także dla wszystkich, którzy znali jej twórczość. Władze uważają, że przyczyną śmierci może być samobójstwo, ale biorąc pod uwagę popularność denatki, brak sygnałów ostrzegawczych w odbiorze jej rówieśników, nie wyklucza się udziału osób trzecich i śledztwo prowadzone jest na pełną skalę. Cockballs? Cockballs! Wait. She killed herself half a year ago? No i... And that means... I've been here no nie, na pewno nie. What'll it take for you to forgive me? Please, end this. Just let me die. Oho. Szkicownik, jakaś ostatnia wiadomość od Mai. Aniołki, słodkość pijcie. Draw this. I want to show the hidden side of girls. Their impulses, their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. Did notice me. No i co? Zauważyła, no to może nie ma sensu to wszystko robić, co myślisz o tym? Anitka? Cię weź kurwa, to był najstraszniejszy horror w życiu moim całym. O! Chyba ostatnia droga nasza. Dzieciństwo, potem będzie pewnie nastolactwo. I was so happy when my mom liked the first picture I drew. Mhm. Mamy świeczki. Teraz trzeba pogasić wszystkie i klątwę odpalić. I zaczęły się prawdziwe solsy. Może jednak nie warto, co? Nita. O, mam taką samą lampkę prawie. Lampę no nie mogę, bo ona oświetla mnie. Jak ci pokażę, to zraśnie. W sensie nie już nic widział. Oj, dach. Wolałbym chyba w dół zejść niż w dach. Z dachu też... z dachu. Z dachu też można w dół zejść, ale to chyba nie za bardzo w ten sposób bym chciał zakończyć. No, prawie 2 godziny chyba gramy. Od 20 gramy? A to po oczach? Nie, bo świeci w ścianę. Teraz właśnie mam słabsze oświetlenie, bo mam światło wstręt trochę i jak świeciły we mnie te mocne softboxy, to mnie głowa bolała strasznie. Anita, what's up? I'm sorry, Homily. I'm such a piece of shit. I had no idea she'd do that. What are you talking about? Did something happen? I thought I was invisible. That I didn't matter. No matter what anyone said,
I didn't listen, Anita. But you and Maya, both of you did see me. I should have figured that out sooner. Anita, wait. Where are you right now? Thank you, Amelie. You were always there for me. I'm going to go apologize to Maya now. Wait, Anita! Calm down. Just listen to me. I just... No w sobie po tym wszystkim doszło do tego samego wniosku? O! Coś wokół. Chodźmy jutro na zakupy, porozmawiamy, tylko my. Porozmawiamy sobie o wszystkim. Nie odchodź, Anita. Proszę, nie zostawiaj mnie. Oho. Chyba tyle z twojej teorii, że to dwie postacie. A może jednak. I matka zrzuci? Albo brat z lodówki. Albo lodówką. No, ale patrzcie, słońce wyszło. Chyba jakoś... Jakoś znalazła ci sens wewnętrzny. Good for her. Oj. Kurwa, no coś... Jak nie swędzi, to... Wewnętrzny. Słuchaj. I am here for you, Anita. O kurwa. Oj. Ale fajnie było, jakby presonka jednak od północy była, a nie od piątej. To bym jeszcze dzisiaj sobie poagrywał. Zrozumiałe, czy ona rzeczywiście tam była te pół roku. No na pewno nie. Jakby to przeżyła. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Koniec, chyba koniec. Tak trochę wygląda. Are pathetic. There's no beauty in living like that. But I don't really mind. I just want someone to understand me. For those I love and for those who love me. I want to keep moving forward and never look back to 18-year-old me. Do ciebie za 2000 lat. No, słuchajcie, spoko było całkiem. Ale jakby była trochę jakaś taka bardziej klątwa fabuła, to nawet by mi się podobało tak bardzo, a ten to no, spoko. No taki Life is Strange trochę, no, też mam ten vibe Life is Strange'owy. Tak myślę. Tak jakoś pachnie tym Life is Strange'em. No co, szczerze, największy plus tego wszystkiego jest taki, że to było darmowe. Bo jakby trzeba było płacić, to szczerze, to nie wiem, jaki price tag ja bym był w stanie zapłacić za taką grę, jak już uznam. No szczerze, to na pewno nie wyżej niż stówę. Więc, a wiem, że takie gry nie wychodzą za stówę, chociaż ta krótka może i by wyszła. Nie wiem, ja bym szczerze powiedział, że tak uczciwie mógł 4 deszcie za takie coś zapłacić. Jak to taki horror na 2 godziny. A podejrzewam, że takie graby... Nie wyszło, Tertanio. Dobra, bo copyrighty wejdą, sorry. No i trochę przyczurwiało, widzieliście, to PS5. No, czy Dracha też wychodzi? A czy w sumie nic nie wychodzi, bo to jest... Czekaj, co jest? Nic nie da się zrobić. Kółka, no właśnie skończyliśmy. Same osoby. No nie wiem w sumie. Chyba nie, chyba to nie są te same osoby ostatecznie. Bo ostatecznie ta Anita odciągnęła, chociaż to może i taka symbolika, że Anita odciągnęła, a czy Amelia odciągnęła Anitę. Nie było źle, ale no... O, wybór rozdziału, ciekawości? Aha. Proszę, zrobiłem horrorów? No, obiecujące, tylko na pewno bym chciał zacząć tę tematykę bardziej fikcyjną. A nie taką... Taką jakąś życiowo dołującą. Tak myślę, bo to... Słuchajcie, no... Ja osobiście nie po to gram w gry, żeby w takie tematy coś mocno wchodzić.
A wiem, że też nie wszystkim te tematy odpowiadają, więc no jak ktoś by był jakiś tam delikatniejszy, to na pewno by nie bawił się zbyt dobrze przy tym. A no ja raczej jestem za tym, żeby się bawić. Jakaś pojebana klątwa, trzeba świeczki gasić po szkole, potwór grania, no to to by było moje. To by było moje klimaty. Teraz Valorant? No, tylko siku jeszcze po drodze zaraz będzie. Tematy życiowe? Ta, w tym? W... O Jezus, głośno strasznie jakoś. W tej części drugiej też było tak życiowa? Bo już sobie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Tak się zostałem was z muzyczką. No, spoko, że zerraliśmy, nie żałuję zerrania. Ale no, jakby było dłuższe albo za kasę, to bym... Chyba nie był już taki zadowolony. Ale znajdziecie z nerii 3 osoby. No nie wiem, kto by chciał grać. Jeżeli chcecie teraz tą małą stawę, no to trzeba by było 10 osób. W sensie oprócz mniej nerii 8 osób. A jak to zbierzecie, to możemy pykać. Legends of Grimrock, Vaporum albo Vaporum Lordown, to są super dungeon crawlery. Tak a propos gierek w tym klimacie. Dajesz, masz kulty tajemnice. Ale w czym? W Valorancie. Dobra, zaraz wracam, idę siknąć.
tam. Dobra, włączamy PS-kę. Halo?